Jest rok 1999. Popijasz sobie zielone frugo, życie jest proste. W telewizji leci zwiastun nowych Gwiezdnych Wojen, w Walkmanie puszczasz sobie piosenkę, którą wszyscy na osiedlu nazywają Amblu Dabe Diba de Bye. Jeśli masz akurat godzinę, żeby dorwać się do komputera, odpalasz Revolt i przechylasz się w fotelu, żeby lepiej brać zakręty. Ewentualnie odpalasz Transport Tycoon Deluxe na sejwie swojego brata, żeby zobaczyć, co stanie się, kiedy zderzysz ze sobą dwa pociągi. Mamy rok 2022 i właściwie wszystkie z tych wymienionych rzeczy są znowu aktualne. Problematyczne może być jedynie wygrzebanie skądś działającego Walkmana i odpalenie gier z dawnych lat w godnych warunkach. Nie wiem jak z Walkmanem, ale mam dobrą wiadomość dla zainteresowanych tą drugą opcją. Remastery i remake'i to już niezbyt świeży temat i wielu osobom się to po prostu wszystko przejadło. To nic dziwnego, jeśli część z takich oficjalnych przecież projektów jest wykonana z rzetelnością pana Mietka, mechanika, czyli gwarancja do bramy i się nie znamy. Zupełnie inną kwestią są jednak projekty, których podejmują się bardziej zapaleni gracze. Z wielkimi sukcesami od lat udowadniają, że można ocalić od zapomnienia naprawdę leciwe produkcje i to wciąż z poszanowaniem materiału źródłowego. Jak się to odbywa? Metod jest kilka, ale ogólne i bardzo uproszczone założenie jest takie, żeby odtworzyć na współczesnym sprzęcie nie tyle samą grę, co jej silnik, co w teorii pozwolić ma na dogadanie się z plikami oryginalnej gry, czyli np. teksturami, dźwiękiem, poziomami czy skryptami. Zbudowanie na nowo takiego silnika przynosi jednak także więcej dodatkowych korzyści, bo pozwala od samego początku zaprojektować go tak, by wspierał np. odpowiednie rozdzielczości lub obsługiwał inne opcje niedostępne w oryginale, a których brak dzisiaj mógłby grę utrudniać. Lista tego typu projektów jest niezmiernie długa i nawet jeśli wywalimy z niej projekty, które zostały zawieszone lub uwalone, to wciąż będzie ich zdecydowanie zbyt dużo, żeby zmieścić to w jednym materiale. Ale oto kilka z takich projektów, które moim zdaniem zasługują na waszą uwagę. I tak mamy na przykład projekt nazwany OpenRA, który umożliwia powrót do aż 3 kultowych RTS-ów spod szyldu legendarnego Command and Conquer. Oryginał, zwany także Tiberian Dawn, pierwszy Red Alert oraz Dune 2000, będącego, gwoli ścisłości, remasterem Dune 2. Jako że wszystkie 3 produkcje śmigały oryginalnie na tym samym silniku, stosunkowo łatwe okazało się zebranie ich wszystkich w paczkę i udostępnienie za darmo do ogrania dla każdego. Jeśli chcemy jednak cieszyć się przerywnikami filmowymi i muzyką z oryginału, musimy już jednak skorzystać z oryginalnej płyty lub pliku instalacyjnego, ale to już w zupełności uczciwe rozwiązanie. Współczesne rozdzielczości, multiplatformowość, ale także szereg usprawnień w samej rozgrywce, poziomy trudności, prawy przycisk myszy służący do wydawania rozkazu ataku czy gromadzenie doświadczenia. Nowości jest sporo. OpenRA wspiera także mody, zresztą wspomniane gry to tak właściwie technicznie rzecz biorąc właśnie modyfikacje, a wisieńką na torcie jest tu działający multiplayer, więc szczęka opada. W planach na przyszłość jest dodanie także drugiej generacji serii Command and Conquer, zaczynając od Tiberian Sun, więc trzymamy kciuki. Revolt to kultowa dla wielu gra wyścigowa z 1999 roku, gdzie kierujemy zdalnie sterowanymi autkami po dynamicznych i pomysłowych trasach, na których panuje chaos porównywalny chyba jedynie z samą historią tej gry. Parę lat po premierze wydawca gry, Acclaim Entertainment, spadł z rowerka, a prawa do gry przeleżały ładnych parę lat u Throwback Entertainment, jednak ta firma z marką nie robiła nic. Wtedy to narodził się pomysł przywrócenia Revolta do jego dawnego blasku i tak powstał RVGL, oparty totalnie na licencji open source. Później Revolt został niespodziewanie wykupiony przez WeGo Interactive, które zrobiło kolejne jej części na platformy mobilne. W 2013 roku na GOGa wrócił nawet wspaniały oryginał, jednak okazało się, że gra zawierała łatkę stworzoną przez nikogo innego jak przez samych fanów, a koreański wydawca zrobił to bez ich zgody, de facto zarabiając na cudzej pracy. Grę wycofano po skandalu ze sprzedaży i wróciła ona dopiero niedawno po 8 latach nieobecności, tym razem jednak z powrotem w podstawowej wersji z łatkami dotyczącymi jedynie kompatybilności z nowszymi systemami. RVGL funkcjonuje nadal i poza umożliwieniem komfortowego grania na nowych systemach, oferuje także wiele normalnie niedostępnej zawartości, w tym nowe shadery, multiplatformowość czy wsparcie nowszych kontrolerów. Lecz twórcy podkreślają, że do działania potrzebny jest zakup gry oryginalnej. Co ciekawe, w czasie gdy Revolt nie był jeszcze z powrotem dostępny do zakupu, pracowano nad darmowymi odpowiednikami plików do gry, tak by można było całkowicie legalnie zagrać w tę perełkę. To świetnie pokazuje, jak zdeterminowani mogą być pasjonaci, chcąc ocalić swoją ulubioną grę przed zapomnieniem. Nie chciałbym tutaj jednak w żadnym wypadku ujmować ciężkiej pracy, jaką wykonują sami pracownicy GOGa, umożliwiając w ogóle legalne kupno wielu starszych gier, bo to kawał świetnej roboty, a RVGL możemy rozumieć jako pewnego rodzaju fanowski patch, który poszerza jeszcze bardziej możliwości oryginalnej gry oraz ułatwia graczom tworzenie dodatkowej zawartości w postaci map czy pojazdów. Prawdziwym gigantem, jeśli chodzi o takie fanowskie projekty, jest także Open TDD, czyli open source'owy remake Transport Tycoon Deluxe, tutaj również wzbogacony o taką ilość zawartości, że może się naprawdę zakręcić w głowie. Zarządzamy tu transportem wszelakich dóbr, zasobów oraz oczywiście ludzi, drogami, kolejami, szlakami wodnymi i powietrznymi. Był to jeden z najlepszych tajkunów swego czasu, prosto spod klawiatury legendarnego Chrisa Sawyera. O klasie najlepiej świadczy fakt, że gameplay nie zestarzał się właściwie w ogóle od 1994 roku, co postanowiono wykorzystać, odświeżając grę. Celem było oddanie szacunku oryginałowi i trzymanie się możliwie jak najbliżej pierwotnych założeń, wciąż jednak dając graczom możliwość rozbudowy gry o niezliczone modyfikacje. Sama gra obsługuje teraz również o wiele większe mapy, pozwala na dostosowanie gry do własnego gustu, wspiera grę wieloosobową przez internet i zawiera wiele usprawnień w samym interfejsie. Lista poprawek jest ogromna, a wspomniane mody będą gratką dla każdego fana tajkunów. Co powiecie na mapę Polski z topografią odwzorowaną na podstawie zdjęć NASA oraz komplecie prawdziwych pojazdów jeżdżących pod barwami waszej firmy? Na pewno każdy, kto miał w swoim życiu okazję tłuc się starym Jelczym po metropolii katowickiej, uroni łezkę, mogąc odtworzyć tę niewątpliwą traumę na swoich wirtualnych pasażerach w ramach jakichś chorych ruminacji. Gra dostępna jest w zupełności za darmo, a niedawno miała nawet swoją oficjalną premierę na Steamie, więc niech te oceny opowiedzą najlepiej o jakości produkcji. Normalnie chciałbym tu teraz także opowiedzieć o robocie, jaką wykonują także fani serii GTA, grzebiąc w silniku GTA 3 i Vice City, by za pomocą inżynierii wstecznej usprawnić grę i pozbyć się na przykład irytującego limitu klatek na sekundę. Tylko że jakiś czas temu Take Two uwaliło oba projekty. Pewnie dlatego, żeby nie okazało się, że ktoś za darmo i w domowych warunkach jest w stanie zrobić lepszą robotę remasterując obie części niż oficjalny wydawca, który do tego chciałby za to 270 zł. Cóż. Ale nie zawsze wygląda to w taki sposób. Na przykład z inicjatywą ScummVM, która ma na swoim koncie już wiele udanych portów i konwersji, dogadali się pracownicy laboratorium komputerowego Avalon, Janusz Wiśniewski i Mirosław Liminowicz, udostępniając za darmo kod źródłowy klasycznej polskiej przygodówki Sołtys. Takich współprac było o wiele więcej i warto wspomnieć też o pozyskaniu kodu źródłowego do 2 przygodówek ze świata dysku, na co zgodę wyrazili John Young, Colin Smith oraz, oczywiście, sam Terry Pratchett. Bywa to naprawdę imponujące, jak wiele są w stanie osiągnąć pasjonaci. Zwłaszcza, że dokłada się w takim przypadku ogromnych starań, by unikać łamania prawa. By grać w większość z takich fanowskich remake'ów, należy legalnie zakupić oryginalną grę, jeśli wymaga tego prawo. Jak wspomniałem, lista takich odbudowanych produkcji jest imponująca, choć wciąż tyle jeszcze perełek kryje się na śmietniku historii. Mówię tu na przykład o nieodżałowanym Command and Conquer Generals, które nie bardzo lubi się ze współczesnymi maszynami. Koniecznie dajcie znać, w jakie fanowskie remake'i to wy lubicie się zagrywać. Warto się taką wiedzą dzielić. A ja, patrząc na tę przytłaczającą wręcz ilość naprawdę dobrej roboty, chciałbym zostawić was z pewną myślą. Parafrazując klasyka, gracze bywają k***wa najlepsi. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!